I... Siemanko, dzień dobry, witajcie, cześć! Jest witam serdecznie! Słuchajcie, widzicie? Proszę Państwa, Bożenka. To znowu ja. To znowu ty. Bożenka mnie uczyła jeździć na moto, na kole, a dzisiaj ja pouczę Bożenkę na Asuronie. W sumie pewnie obstawiam, że wsiądzie i pojedzie. Ja ale... tak nie obstawiam. Co ty gadasz? I ogólnie... Na małym próbowałaś, nie? No próbowałam, ale to jest jakieś wielkie i jeszcze boję tego hamulca w ręce. Jest. Pamiętaj o tym, że tu jest właśnie hamulec, nie masz go w nodze. No właśnie wiem i to jest straszne. Nie możesz zapomnieć. Zobaczymy, jak Bożenka oceni jazdę na kole na Asuronie, po jeździe na kole na Asuronie. Okej, no jak ci się będzie jeździć? Bo jestem ciekawy, porównując na przykład do moto, nie? Gdzie masz sprzęgło, możesz se strzelić i, no. I wyciągasz, a tu tylko z gazu i z szarpnięcia, nie? Tak naprawdę, no ja potrafię 45 z 40 wyciągnąć na koło, ale trzeba szarpnąć trochę. No. I full manetkę dać, nie? Tu masz tylko pup, pup, taki ruch, nic więcej. Nie, jest no. Ci się czochra. Co się czochrasz? Ja ogólnie nie boję się tego, wiesz, podnoszenia na koło, tylko bardziej dochodzenia do tego momentu, że trzeba kliknąć ten hamulec. Tak, może sobie teraz podnieś i kliknij. Podnieś i kliknij, ale też masz tak w ręce porobię. Chyba przerobione masz. Teraz nie mam. Nie masz. I jakiś czas temu miałam wypadek taki, że... Przez to, że nie... Nie kliknęłam go. No. Tego? Tak, no, w sensie ściągnęłam nogę z... Ale nie, jakby nieświadomie ściągnęłam nogę z hamulca nożnego, ale nie kliknęłam tego, że tego w ręce. A tego, który miał. Dobra, teraz ja się zacząłem bać. Ale nie, no może będzie git. Od tamtej pory nie miałam już wypadku. Nie ściągałam już. Delikatnie, pamiętaj o tym. Ogólnie on jest wysoki. Właśnie ma twardą, widzę. Twardą sprężynę, bo u ciebie jest niżej. Ty sobie obniżałaś chyba sprężynę, tak? Czy coś takiego? Ale też utwardzałam. Utwardzałaś. No, no. Jest, ja sprężynę zmieniłem na twardszą i jest. Dobra, no myślę, że jak się, wiesz, pojeżdżę, to nie będzie tak źle. Ciekawe, czy wie, jak odpalić. Dawaj, wsiadaj. Włóż pierw kask może. Wszystko. No, ogólnie ja to się rozjeździłem już na tym Asuronku trochę. Bożenka co prawda na moto jeździ, ale tu jest trochę inaczej. Kwestia przyzwyczajenia, wiadomo, ja mi brakowało ręcznego hamulca. Cały czas u Bożenki na odcinku mówiłem właśnie, że chciałbym mieć tu w lewej tylnej, nie? A tu akurat jest to i to jest sztos. Nie wiem, czy Bożenka dosięgnie. Nie, no to się chyba zaraz zobaczymy wszystko, czy nogami dosięgnie, bo ja stoję na palcach ogólnie. Jak no, co, to ty masz krótkie nóżki. Ja mam krótkie nóżki, więc jak co to Bożenkę wystartujemy i sobie poradzi, to nie? No, ale to wiesz, ja nie muszę dosięgać z ziemi, bo to się jeździ na kole. No niby tak. Proste i na temat. Ja do góry nogami ją zamontowałem, bo tak jest lepsza perspektywa. No, to nie, to są na kurtkę. Bożenka dzisiaj pyta się, są tu jakieś sklepy? Ja podałem taki half price, ja tam zawsze wpadam i wydaję za dużo pieniędzy. Bożenka wpadła i pisze mi SMS-a. I wydałam za dużo pieniędzy. Tak. Cztery kurtki kupiłam. Ja tu miałem taką pompę, że nie wiem. Iść! Ej, no! Zajebisty dźwięk! Iść! A mam teraz zgadnąć, jak się odpala, tak? Tak, tak, no. Dobra, tutaj pewnie to się klika. Tak jest. Kluczyk się przekręca. Tak jest. Mamy pół sukcesu. I jeszcze gdzieś powiem, gdzie jakiś przycisk start. To jest to? Czy trzeba przycisnąć hamulec? Nie, nic nie przy... Jeden guzik. Musisz pierw nóżkę złożyć. Tyle ci podpowiem. Tak? Okej. I teraz dobrze miałaś tam. Ten drugi? Tu, ready. Już będzie jechał, więc uważaj na manetkę. Aha, okej. Okay. Dobra. Masz sporcik, czekaj. Nie, masz eko. Sporcik mamy i już mamy full moc. Sięgasz? Sięga! Tak, o! No to co? Wow, uważaj! To mam mocy! No to ma 440 N, to jest prąd, nie? O Boże, ale to ma chyba jakoś więcej mocy niż ten poprzedni, czy nie? Dużo, dwa razy tyle. Co? Niż ten mały. No. O Boże, dobra, muszę przejechać. Przejedź się spokojnie. I szukam już hamulca. Tam, pamiętaj, że tam masz. Ja się boję. Ja pierdolę. Bo hamuję trochę tyłem. No ja już podnoszę. Dobra, nie przeklinam. Już jedzie? Już 3 metry za drugim podniesieniem? Jak to idzie na koło? Ona jest w szoku, że to tyle mocy ma, nie? Boże, widzowie! Ja się boję. Tam jest też niefajnie, bo jest te crossowe koło. Jest dosyć duże, 18, ale to będzie zmienione pod jazdę właśnie na kole i supermoto. Pierwszy moment musi być taki...
Jezu, naprawdę bardzo nie chcę się wywalić. Dara, obstawiam, że jakieś 5-10 minut i Bożenka będzie tu latać. Przycierkę będzie rozkminiać. Czy jutro mam nagrywki, nie chcę się wywalić. Chociaż ja się boję, bo ona jest przyzwyczajona do tego nożnego. Tym bardziej, że tu ma tyle mocy. Tu ma tyle mocy, że jak się wywalę, to będzie źle. Teraz zobaczymy, jak wrażenia. Elektryka, nie? No już, już, już. Mówiłem, 2 minuty 5 i... Bożenka! No? Jak elektryk? Nie no, ej stary! To ma tyle mocy! Tak. To ma tyle mocy! A wyobraź sobie, że w następnym roku będzie miało 3 razy tyle mocy. Stary! Ej, tu nie, ogólnie pamiętam, jak próbowałam na tym przejść. Na malutkim, nie? To ja naprawdę musiałam się postarać, tak. No nie? A tutaj to z gazu. Ty... Mówię, sam gaz full, tak. Na przykład jedziesz 40, full gaz, wyciągasz, no. Nie? Tak z 30 też. Full i musisz odpuszczać, bo tu wszystko gazem nie ma sprzęgła, nie? Tak. To jest ten problem, ale idzie. Idzie tak, że fix, no serio, nie spodziewałam się aż. Jak żeśmy wczoraj właśnie na kołach latali. Ej, ale mega. A który to jest Suron? To jest Ultra. Ultra. Ultra, no. Ultra. Ultra B, bo tamte ale były ty light. Ale ty go jakoś ulepszyłeś, tak? On nie był taki mocowo? Mocny. Tak. Nic. Tu masz systemy, które on możesz... On był taki mocny od początku? Od początku, to jest seria. On jeszcze będzie przerobiony na mocniejszy. Ej, jest superowy! Jeszcze ludzi elektrykami zarażę, nie? Ej, nie, ale mega jest! Ej, to będzie w sumie pierwszy Suron z nożnym hamulcem w Polsce, bo nikt tego nie ma. Ja zamówiłem jako pierwszy zestaw, nie wiem, czy Chińczyk mi dośle, czy nie. O to chodzi, że nie wiadomo, czy to dotrze do mnie, ale jak dotrze, to będzie, więc fajnie. A bez tego sprzęgła dziwnie, nie? W sensie... No, w sensie, no nie jest aż tak dziwnie, bo potrafię też motor bez sprzęgła dać na koło, no z gazu, nie? W sumie, no. Tak, no, jak 450 jest dość mocna, więc da się bez gazu, nawet z trójki, nawet chyba z czwórki, jak ktoś się postara. No, no, no. Ale i tak przeraża mnie to, że tylko to mnie ratuje. Ten hamulec, zapamiętaj, złoty tylny. A wiem, że wiesz. Ratunkowy. Ogólnie najlepiej było, żebym od samego, w sensie, jak chcę się wbić w taki pion, to żebym to zrobiła od razu. Tak, nie tak, no. Się napędzała i dopiero wtedy, tak, bo tak. To się dużo gorzej dla mnie skończy. Dokładnie. W takim wypadku. Trzeba mega delikatnie, jak w pionie lecisz, ja tak oklikam dosłownie. On muska, tak. Ten hamulec tylko. No. A i tu masz w ogóle ustawienia, bo ludzie nie wiedzą. Patrz, no. To. Jak go wyłączysz, masz zajebiste ustawienia pod każdego, czyli przytrzymujesz te dwa przyciski i mamy na przykład B1, tak? No. B2, B3, B4, B5, B0 włączyłem. I co to jest? Hamowanie silnikiem. O lol! E? To masz... chcę mieć hamowanie silnikiem. Nie, właśnie na zero. Żeby ci nie hamował, żeby się sunął. Chyba lepiej na zero. Nie, nie. Lepiej niech hamuje. Jak w moim motorze, to przynajmniej mnie to jakoś będzie ratowało. Okej, okay, czyli ustawimy... A ty miałeś teraz ustawione... Ja na zero zawsze jeżdżę. To nie, to weź mi włącz. Dobra. To hamowanie. Włączyć ci? No, no, no. Okay. Ej, ale jak masz to właśnie hamowanie silnikiem na zero, no nie? Aha. To gdyby... Dam ci na przykład, ale chcesz mocno, tak? Czy kurde, nie wiem, dam ci w połowie, trójkę. To wtedy... Nie, mocno, daj mocno. Mocno? Zobaczymy, no przetestujemy. Okej, okay, to czekaj jeszcze. Ej, zajebiste! Zobaczysz, bo ludzie o tym nie wiedzą. Teraz chowasz nóżkę i masz zapisane opcje. Aha. Już tylko wsiadasz i spróbuj. No teraz. To zobaczy, jakie to jest. Tylko pierwsze pojedź i puść po prostu wiesz, manetkę. Jak będziesz miał to na zero i ogarniesz sobie ten hamulec nożny, to wtedy ten motocykl będzie jak na luzie. Busów. Jak, czyli, że w ogóle się nie hamuje silnikiem, tak. I możesz zrobić no handera i to będzie tak. Mega łatwe. Tak, tak, tak. Właśnie tylko, o to chodzi. Balans. Teraz ci dałem duże hamowanie, no. Więc pierw się przejedź i puść manetkę. I zobaczymy. I zobacz, daj se ready. I okej, okay, dobra. I zobacz se teraz, jak on hamuje fajnie. Dobra. Bo ludzie o tym nie wiedzą, a to jest... Mega hamuje. Patrz, na przykład jej jest lepiej teraz, tak? Widzę, jak mnie to stresuje, może to nadal mnie tak samo stresuje. Jest przyzwyczajona i można dostosować do każdego to. Nie wiem, czy lepiej, ja wolę na przykład na kole jeździć, jak mam to wyłączone na zero. Wolę się wyżej podnieść to koło w dziobie. Bo wiecie, jestem po prostu przerażona. Ja wolę na zero i zero mieć, tak jakbym wrzucił na koło i miał luz nagle. Na sprzęgle bym jechał. Ale zaraz zobaczymy, jak to Bożenka powie. Dobra, kolejna próba. Tak.
pamięta o tylnym kablu, bo się rozpędza coraz szybciej. Nie wiem, no nie jestem w stanie stwierdzić, jakie jest hamowanie silnikiem, bo nie dochodzę do momentu, w którym bym to poczuła. Tyk. Jest, jest, jest. Czemu ona tam driftuje? Moja kostka! Ale już jedzie, pa! Ja tak mogę naprawdę daleko pojechać. Ale żeby serio było git, to musiałabym wyżej to koło podnieść. Do momentu, w którym trzeba hamulec kliknąć. A ja na razie jestem za bardzo przestraszona. Ja czuję, że Bożenka zaraz się Bożence spodoba ten suron i zobaczycie jednego elektryka u Bożenki. Bas, jak lepiej z tym hamowaniem czy bez? Nie wiem, weź bo wyłącz mi to na chwilę i chcę zobaczyć różnicę. Czekaj, bo musisz wyłączyć. Ja nie wiem, czy jestem w stanie stwierdzić. Znaczy teraz na pewno jedzie mi się lepiej, ale nie wiem czy to dlatego, że jest to hamowanie, czy dlatego, że. No, że pojeździłaś chwilę i przez to też. Mocowo jak. Na pewno lepiej mi się na tym jeździć niż na tamtym. Niż na małym, no bo to już bardziej bo motor. Na tamtym to było tak. Wiedziałam, że muszę dodać dużo gazu, żeby on poszedł na koło. No, no. I jak dodałam tak dużo, to zaraz już był w tym momencie, tak. Że trzeba było przyhamować. Tak, tak. A tutaj. I on ma tyle mocy, że może niżej jechać daleko. Tak, 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 na takim rozpędzie pełnym. No, dobra, teraz testuję zero. Ready? A, tak. Pyk i już. Ej, ale zajebisty jest. Fajny, nie? No. Ludzie te małe mieszają z tymi dużymi. Czyli Bożence się surą podał. A powiem wam tak. A zaraz. Jak szarpo. Powiem wam tak, byliśmy na tym zlocie Supermoto wtedy, co był film, Level Hard i dawałem ludziom suronem pojeździć, ci co tam jeździli na Supermoto i każdy był zajarany, nie wiedzieli, że to ma tyle mocy, bo wiecie, mogło mylić te małe z dużymi i no i wiecie, jest duża różnica tak naprawdę, ja też wsiadłem na duży i mówię, kurde, to jest mocne, nie? Ale działa ten hamulec, no jak go klikam, to mnie powraca. Ej, serio, jakbym miała takiego surona, to by było grube. To by było mega grube. Wiesz, bo ludzie jak słyszą elektryk, tak, to nie widzą tej mocy. Tak, jaką ludzie, dopiero jak się przejedziecie na tym, to tak naprawdę to poczujecie i byście się przekonali. A tak naprawdę, no trzeba to poczuć na swojej skórze, przejechać się elektrykiem. To jest tak samo jak z Teslą. O, pa, zaraz przejedzie całą ulicę, obstawiam, że jeszcze chwila. Patrz. Albo już. Poszła już na dwa razy cała ulica, więc mówię, to jest kwestia chwilę jazdy z przesiadki i już jest ogarniane. Byle nie zapomniała, że ma ten hamulec. Dobra, postaram się. Dobrze. Jest, jest, ale fajnie, że balans jest, ale balans jest taki sam jak na motorze. No dobra, używam tego hamulca, klikam go. Specjalnie używam palca, którego trzymam normalnie na sprzęgle, bo wiem, że jak jeżdżę na motorze, to klikam tym palcem sprzęgło, jak dochodzę do momentu, w którym klikam też nożny hamulec, bo chcę zrobić coastera zawsze. Więc teraz liczę na to, że gdybym doszła do tego momentu, to też podświadomie kliknę to, żeby właśnie zrobić albo coaster, albo żeby powrócić. Jest, Boże! Jest! Co tam? To był ten moment! Tak, już? A wcisnęłaś? Zawał! Wcisnęłaś? Co? Wcisnęłaś hamulec? Tak, wcisnęłam i poczułam takie ukłucie. Całe szczęście! A cały czas mówiłam tak, dobra widzowie, jeszcze ci pciacze, nie dochodzę do tego momentu. Jeszcze nie było tego momentu, w którym trzeba kliknąć hamulec. I teraz ale teraz już był. I zajebisty jest. Fajnie, nie? Dużo bardziej wolałabym takiego niż tego ten mały. Małego. Tak, no mały to jest bardziej rower, jak ktoś z roweru. Chyba, że, znaczy ja osobiście wolałabym, żeby ten mały miał tyle mocy, co ten duży. Da się zrobić. Tak? Da się, no.
Tylko, tak, na luzie. Możesz nawet więcej. Boże, to był taki zawał. To był taki zawał. Ale jest git. Nie no, jakbym pojeździła dłużej, to by się do tego przyzwyczaiła. Tak, to jest kwestia, wiesz, chwili, momentu. No. Ale jak będzie ten nożny tu, to będzie tak. Już wszystko, co potrzeba. Wtedy, stary, to zaraz będziesz miał hendery, Wani. No właśnie, po to kupuję. Tak ja mocne. Po to kupuję, żeby ręce puszczać. Spróbuj sobie teraz na speeda, jedź 40 i z 40 podnieść. Okej. Tak, bo ty zazwyczaj patrzyłem, jak jechaliśmy razem wczoraj w nocy, to też z 40 zaczynałaś swojego. No. I spróbuj sobie teraz właśnie z 40 full manetkę i szarpnąć. Okej. Okay. Rozbędź się w tamtą, cztery dyszki i stąd... Pft. Ja nie wiem po prostu. To pamiętaj o tym. Ciężko. Nie ma sprzęgła. Ciężko jej będzie, bo nie ma sprzęgła, a trzeba się naszarpać trochę tu jednak. Nie mogę tego zrobić! Stresuje mnie ten suron, mega mnie stresuje. Coś tam się chyba stało, coś mówiła Bożenka. Dużo jeszcze stąd przede mną do nauki. Nie może postawić. Ciężko jest. O, ty poszła piecem. Ale jest, jest ciężko to zrobić z 40. Z 70 stawiałem na koło, ale stojąc na siodełku. Ciągnąć jak najbardziej do tyłu, ale szczerze to trochę się boję. To ciężko! Ciężko! No ja tak wczoraj dlatego, ja się tak naszarpałem i wczoraj mi ręce odpadały, bo ja z 40, żeby podnieść, to jest takie... Tak, no nie dość, że trzeba najlepiej wcisnąć trochę lagi, to jeszcze... Full manetkę tak. Trzeba. To jest inaczej, bo sprzęgło to jednak tam ci pomoże trochę to podnieść, nie? Ale tu jest... Dużo! Dużo pomaga. Mnie pomoże. Wyłączy ci. No. Bo w motorze dajesz na luz, a tu jest cały czas włączone, tak jakbyś na biegu miała cel. No i w sumie... I ludzie zapominają, złapiesz, tak. Czy oprzesz się i fuu, leci. Ej, ale jest sztosem. Czy jak oceniasz elektryczny motor? Nie no, jest zajebisty, w sensie... Bo ludzie hejtują w necie? Czemu? Nie wiem, w komentarzach gdzieś tam, że o, nie ma ryku, coś tam, albo że... No to tak, że ten suron to wolny, czy coś. Takie... Ale... Wiesz, ludzie, którzy nie jeździli, komentują. Za w sumie takiego FMF-a w 450 zabierają ci dowód, no nie? No ale jednak czasami warto. Czasami warto. Są rzeczy, które się opłaca i te, które warto. To się nie opłaca, ale warto. Tak, tak. Moim zdaniem ogólnie elektryk jest... No ma te plusy, że tak o, nie masz serwisów, no. Nie masz wymiany skrzyni olejów, dlatego dla mnie to jest spoko. Niektórzy, wiesz, no jak wy ogarniacie nie, no, wszystko zajebisty. I tak dalej, nie ma serwisów, nie ma tego, no nie musisz wymieniać tych filtrów wszystkiego, no. Tylko tak naprawdę amortyzator cię obchodzi ten i tylny. I tyle jest tutaj z takich rzeczy. Ale na tych kołach, ej szczerze nie wiem, ogólnie? To są trochę za duże koła. A jaki to jest? Ultra? Ultra, no. Ultra. Wy mieliście kiedyś na testy na filmie, tak. Widziałem. Ultra, no tylko, nie? Że tam musisz wyłączyć parę rzeczy, żeby tak. On dopiero szedł. Bo właśnie nie pamiętam, żeby on tak szedł. Bo trzeba wyłączyć i wy nie mogliście postawić go na koło. Tak. I mieliście włączone ESP. Tu tak? Jest od razu wywalone. Możesz włączyć ESP i on wtedy nie postawisz go na koło, bo masz jakby... Nie, ale nie chcę tego włączyć. No, nie masz trakcję i wszystkie systemy włączone, żeby się nie wywrócić, no. Nie? Wiesz, jakbyś się mógł uczyć, zanim masz ten hamulec? Prawą nogą się oprzeć pod tym. I wtedy? I wtedy właśnie prawą nogą pod ten, a tutaj masz dalej i prawą puszczać. No w sumie to. No. To masz albo challenge. Nie, bo się... No zrób to proszę. Dawaj. Próbuję puścić ej, rękę no, teraz. No to patrz, no trzymaj. Próbować? Nie... No tak. Bo ręka no mnie patrz. Zabije. Masz tutaj, za to się po to podpieram. I tutaj się trzymasz. Okej. Okay. Dobra. Prawą masz od tego. No, od ale... gazu, ale spróbuję postawić go w tak, takim pionie, żeby puścić. Na sekundę, no. Okej, okay. Dobra, czekaj, wezmę kask. Ma challenge. Wezmę kask. No dobra, spróbujmy. Puszczam rękę dzisiaj na suronie. Tak, no puszczaj prawo. Dobra, to próbujemy puścić. Nogi mam zaparte. O, tak puścił. To już jest coś. Ej, ale łatwiej jak się zaprze, no. Bo ja próbowałem tak o normalnie.
Tak było normalnie. No tak się zaczyna. Kuba jeszcze dzisiaj będzie z innej ręki jeździł. Łupa! Ej, ale bez kitu to zaparcie nóg daje dużo. Jak zaprę te nogi... Jeszcze ja cię czegoś nauczę. No. Patrzcie, ja przednią daję tu, pod motor. No. A tylną daję pod nóżkę. O. Tak o. No. I mam zaparte dookoła motoru. Zajebiście. Czyli ta nóżka jak tu dojdzie z prawej strony, to będzie w ciul łatwiej w ogóle. Bo teraz jeszcze myślę o tym, że mam pod motorem nogi. Jest schizowo. Dobra, puszczam rękę szybko. No. Raz, dwa, trzy. Ciężko! A jakby puścić tą od hamulca? Ej, dobra! Tą od hamulca jest łatwiej, ale schizowie. Dłużej mogę ją puścić. To się nie podoba! Powiem wam, że tą jest chyba łatwiej od hamulca, tylko że nie mam czym się uratować w razie czego. No musisz po prostu... nie wywalić na plecy! Stabilnie podnieść się do góry i być w takiej jakby równowadze, żebyś mógł puścić ten gaz. No wiem, wiem, wiem. Wow. Ale puściłem mocno. Nie no, ciężko. Jadę się zmierzyć z moim największym lękiem, czyli z hamulcem w ręce, proszę państwa. To jest to. Ale nie jest tak źle, no nie jest tak źle. Nie jakbym tragedii. Miała to na cały dzień, to na pewno bym się oswoiła. Tak, tak. Przycierka by siadła. Może. A wiesz co, ciężko mega przycierkę? Bo ta opona jest wysoka i duża i przez to jest dalej ten ogon. Wiem. I trzeba być ponad pionem, dużo ponad pionem. Najlepiej to było, jakbyś bardzo szybko jechał. No i... I wtedy to zrobił, bo po prostu wtedy łatwiej wrócić. Im wolniej jedzie, tym ciężej później mu wrócić z tej przyciary. Tutaj się boi, bo nie ma tego nożnego, ale nożny ogólnie będzie. Tak więc tak, staram się myśleć o hamulcu i że możecie to potraktować jako poradnik, bo hamulec jest najważniejszy i trzeba o nim cały czas myśleć. Jako że ja jestem przyzwyczajona hamulcu, a mieć hamulec w nodze, to teraz myślę o tym, że go mam w ręce i żeby go kliknąć, jak już będzie trzeba. Ratujesz się tym ręcznym? Selfie. Pamiętasz o nim? O tym. O tym hamulcu. Pamiętam. Ratujesz się? No co, w sensie cały czas o nim myślę, ale jeszcze jakby nie było tego momentu teraz. W sensie klikałam go, mimo że nie było momentu. Aha, ale klikasz, dobra. Tak, klikam. Żebyś nie zapominała o tym, bo tragedia będzie. Jo! Prawie cała ulica. Co piesiu, jak oceniasz? Jak oceniasz? Dobrze Bożence idzie, nie? Mogę jechać na kole, ale wiem, że bo ten hamulec muszę ogarnąć. Brakuje troszkę. Bożenka na suronie bez dźwięku dziwnie wygląda. Nie, nie ma tego... Nie ma hałasu, co jest? Jest. Powiedzmy, że zaliczamy całą ulicę. Zaliczamy, bo musiałem mieć miejsce na wyhamowanie. Była cała. Zostawiajcie łapeczki w górę oczywiście, pamiętajcie o tym, nie? Subskrypcje też, bo zbliżamy się po milion. A ja szykuję dla was coś wielkiego. W poprzednim odcinku mieliście, już wam opowiedziałem co nieco i pokazałem co nieco, więc jak ktoś nie widział, to się cofnijcie do poprzedniego odcinka, bo będą fajne rzeczy się działy. A dzisiaj też dzieją się fajne rzeczy. Bo Bożenka na suronie to rzadki widok. Nie no, teraz już używam tego hamulca chyba za bardzo. Zaliczam, że przejechałaś całą ulicę, bo musiałaś mieć miejsce na wyhamowanie. No ale w sensie to mogę spróbować przejechać całą, bo ja ogólnie teraz tak się zatrzymywałam, bo chciałam jak najwolniej próbować dać jak najwyżej, żeby użyć hamulca. Żeby używać sobie. Tak. A próbowałaś się tak przyspieszać od zera do full? Nie. Spróbuj sobie tak osie przejechać.
Bo wzięła i tylko na koło, nie? Ale takiej jazdy nie robiła testowej. Zobaczmy, co on ma. Ja musiałam spawnać 80. Tak było mi góry mi przecież. Nie? To jaki to jest V-Max? Boże! Bieg chciałam zbić teraz! Co ja robię? Ze swoim życiem! Raz próbuję hamować tylnym w nodze, raz próbuję zbić bieg. Co jak minie? Ale ten kask jest fajny! Boziu! Jaram się nim mega. A Cerbis? Polecanko. Cała ulica, cała ulica. Cała. Tam już trzeba hamować, więc musiała skończyć, ale całą ulicę przejechała z bomby. Tak o. Prawie, no. Ogólnie Bożenka staje sobie na siodełku teraz. Na siodełku, na stojąco normalnie. Chyba na swoim też robiła, ale tu nie musi myśleć o sprzęgle, więc może być jej trochę łatwiej. Nie bój się. Przeraża mnie to, ale tylko trochę. To znaczy, że nie jest to takie straszne. Jak słyszycie piszczący hamulec, to znaczy, że przedni wciska. Tylny nie piszczy właśnie. Tak to byśmy wiedzieli chociaż. Jest, jest. Nie wiem, na ile Bożenka robiła na swoim, ale ciekawy jestem, czy w ogóle robiła na swoim. Na stojąco na siodełku, ale chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Gdzieś widziałem. To są bardzo intensywne dni tutaj. Boi się złapać pion na stojąco na siodle. A ja pierw o dziwo tak się nauczyłem jeździć, a później dopiero na siedząco, na siedzeniu. Nie wiem czemu. Dobra, to jest tyle, to jest mój max. Już nie chcę tego robić. Pięknie. Jak tam? Dobra, jest to do ogarnięcia, ale nie dziś. Nie dziś. A ile na swoim przejechałaś maksymalnie tak na siodełku? Kurde, nie wiem, z połowę tego. Połowę tego? Połowę tej trasy. To teraz tak pojechałaś, raz. Tak, ale tylko, że na przyspieszeniu bez pionu. I... O! O tym mówiłem, Bożenka, żeby wyłączać to, o nie? O Boże. Tak, ale tam miałam wyżej koło. I... O! O tym mówiłem, Bożenka, żeby wyłączać to. O Boże święty. Czekaj, wyłącz go pierw, wyłącz go pierw. Stój. Kliknij. I teraz, o tym mówiłem. O! Nie! O Boże, klamki nie łamki działają? Chyba tak, no. Jak to wystrzeliło? No mówię, to trzeba wyłączać jak stoisz, bo ty masz biegi, nie? A tu nie ma. Tak. Żyje? Nie, no wydaje mi się, że... Czekaj. Tutaj się coś chyba tam... To trzeba... Coś się złamało. Nie no, to właśnie nie złamało tego. I co? Nie. Co, że to się jakoś tak dziwa? Zablokowało się. Jest git. Dobrze, że to jest rozpura. Wiedziałem, dlatego ci wcześniej wyłączałem. Bo każdy ja to chcę, robi. O. Albo nóżkę dajesz i się wyłączy wtedy. Jak jest nóżka? Tak, to on wtedy ci nie pojedzie z nóżką. Boże, to było przerażające. O tym ci mówiłem. To kolega tak fałto wystrzelił Surona. Tak? No. Dlatego trzeba z tym uważać. He? W sensie na tym level hard? Nie, nie, nie. To a. Innym razem, ale na tego małego wystrzelił. O Jezu. No, to jest ty straszne. Ty to wygrałeś? Tak. Mam. Aż to zobaczyć. Ja p***e, stary, jakbyś stał tak, wyobraź sobie, że ja bym stała tutaj, a ty naprzeciwko i ja bym tak go popiła w ciebie. Jezus Maria! Przed chwilą oglądaliśmy ten fragment. To jest mocne. Właśnie, dlatego wcześniej mówię, żeby wyłączać to i podchodziłem do ciebie, ty tak. Stałaś. Ja ci klikałem to już, tak, bo no. Widziałem, że możesz to zrobić, nie? A teraz zapomniałem. Teraz i... bym już zapamiętała. I... Teraz już tak. Ej, mocno to była taka moc. Ej, nie leci ci krew? Nie, nie. Ona?
Ale to chyba nie od tego. Nie, nie, chyba proca, kurde. No, poszedł. Wyprzedził cię. Jest tak szybki, że wyprzedza ludzi. Dobrze, że to przynajmniej nie było podczas mojej jazdy na nim. Tak. Ale nic się nie stało. Negi. Nawet plastiki się nie porysowały, bo chyba to wszystko przyjęła ta... No nóżka się złożyła. Dobra, widzowie, kończymy odcineczek. Bożenka, tak. Oceniasz git. Suronem ja można jeździć. Ja oceniam git, mam nadzieję, że wy oceniacie git odcineczek. Tak jest. Mam taką nadzieję. Było git, Bożenka na koniec pod kątem wystrzeliła surona. Tak. Mimo tej wpadki mam nadzieję, że wam się podobało. Było git. Łapeczki w górę, sub i jutro się widzimy. Elo. Ona ciągle kręci mnie tak, że z nią mógłbym nawet dzisiaj napaść na bank. Przy tobie czułem się, jakby zatrzymał się czas. Teraz chcę do tego wrócić, so I can fly. Ona ciągle kręci mnie tak, że z nią mógłbym nawet dzisiaj napaść na bank.